Jagoda Polasik przyjechała do Australii 7 lutego, tak? Tak. 2013 roku. Zatrzymała się przez jakiś czas w Adelaidzie, później dotarła do Melbourne. Z Melbourne w nocy z 11 na 12 kwietnia przyjechała do nas, do Sydney. Był to piątek rano, już czuła się nie za bardzo dobrze, więc zdecydowałam, że zabiorę ją do pani doktor Łukaszewicz w sobotę rano, ponieważ doktor nie pracuje w piątki. Rano przyjechaliśmy, pani doktor po badaniach dała leki i skierowanie na badania CAT scan i badanie krwi. Po CAT scan wyniki były bardzo niedobre, właściwie zagrażające życiu. W jednym dniu pani doktor, dając skierowanie do szpitala, i Jagoda została w szpitalu w Bankstown. Lekarze czekali 2 dni, aby zrobić kolonoskopię. Po kolonoskopii podejrzenie raka kolon potwierdziło się, więc była niezbędna operacja. Operacja była wyznaczona na poniedziałek, ale kolon pęknął wieczorem w piątek, więc musiała się znaleźć na stole operacyjnym wieczorem z piątku na sobotę. Operacja trwała bardzo długo, prawie 6 godzin. I cudem została uratowana przy życiu. W tej chwili chcę bardzo serdecznie podziękować w imieniu Jagody i moim doktor Kai Łukaszewicz, która w błyskawicznym tempie zorganizowała wszystko i również pomoc finansową, której teraz najbardziej Jagoda potrzebuje. Dziękuję. Ja powiem parę słów, że jestem szczęśliwa, że mogłam Jagodzie pomóc. Po prostu tego dnia, jak wyszła z gabinetu, to nawet się popłakałam. Niemniej jednak postanowiłam i personalnie zadzwoniłam do lekarza na Emergency Department, żeby tak jak prędko to jest możliwe, zrobili kolonoskopię, co z tego, co Halinka powiedziała i ja wiem, miała na drugi dzień właściwie zrobioną. I kiedy po kolonoskopii przyjechałam do szpitala, pani doktor dyżurna podeszła do nas, wytłumaczyła Jagodzie, że potrzebuje mieć w zasadzie przed wynikiem histologicznego badania, bo wtedy w kolonoskopii pobrany był wycinek, żeby się upewnić, czy jest to rak. Powiedziała, że 99% jest to rak i planowano za parę dni ten zabieg i tak, ale niestety musiał być zrobiony prędzej, bo wystąpiły duże bóle i praktycznie na stole operacyjnym przed otwarciem jeszcze brzucha ten guz pękł. Był to nie tylko rak, ale również wokół tego wytworzył się ropień, co było jeszcze bardziej groźne. W tej sytuacji została naprawdę potraktowana w szpitalu bardzo dobrze. Wszyscy lekarze opiekowali się bardzo dobrze. Po paru dniach chirurg, który ją operował, poprosiłam go i przy łóżku chorej miała wyjaśnione wszystko, co po prostu się stało, jak to wygląda, jak wygląda leczenie. Więc jest szczęśliwa, że operacja się udała, że recovery po operacji są dobre. Niemniej jednak jest konieczna chemioterapia. Chemioterapia, poinformował nas ten pan doktor, kosztowałaby 200 tysięcy dolarów w Australii, więc nie ma praktycznie takiej możliwości, żeby można było tyle pomóc Jagodzie, żeby tą chemię miała tutaj. Więc wytłumaczyłam, że postaram się tyle pomóc, że zadzwonię do
Polski, do onkologii, do Warszawy, do może Instytutu Onkologii. Dała mi też adres swojego lekarza, który ją prowadzi w Polsce. No, jak każdy człowiek ma GP ogólnego doktora i spróbuję przez niego coś załatwić. W tej chwili Jagoda potrzebuje naprawdę wsparcia finansowego, ponieważ już planowała parę dni tylko być w Sydney, jechać do Polski, więc nie miała przy sobie finansów. A jednak koszta teraz, bo została wypisana ze szpitala i po prostu załatwiłam, nawet po dość dużych przebojach ze szpitalem, że dostała taki pokoik jakby gościnny przy szpitalu, za który koszta dzienne są około $80. No więc będzie musieć być tu przynajmniej jeszcze 3 tygodnie, żeby była zdolna podróżować do Polski. Staram się po prostu troszkę kolektować money. Halinka Gad ma nawet konto, na które niektórzy ludzie wpłacają, ale tych pieniążków na razie jest nazbieranych mało. Jeżeli ktoś czuje się na siłach pomóc choć trochę finansowo, to tak jak przysłowie mówi, grosz do grosza, miarka naskłada się miarka, coś takiego. Nazywam się Jagoda Polasik. Przyjechałam tutaj do Australii po 12 latach, od momentu, kiedy zdobyłam 3 złote medale dla Polski na igrzyskach Sydney 2000 olimpijskich na paraolimpiadzie. I byłam bardzo dumna z tego, że mogłam dla kraju zdobyć aż tyle medali. Było to dla mnie bardzo uroczyste i ogromne przeżycie. Widziałam, ile Polacy wkładają serca w to, żeby nam dopingować nas, wspierać nas i pomagać nam. Bardzo pomagali i naprawdę to było coś niesamowitego. Natomiast z tego tytułu, że tyle medali zdobyłam, nie mogłam zobaczyć tutaj niczego. Nie widziałam kompletnie niczego poza wioską olimpijską i tymi miejscami, gdzie startowaliśmy i zdobywaliśmy medale. I chciałam wrócić, żeby zobaczyć tych ludzi, spotkać się z tymi ludźmi ponownie, zobaczyć te miejsca, wioskę olimpijską, te wszystkie obiekty olimpijskie, zobaczyć troszeczkę Australii, zobaczyć chociaż na oczy kangura, koale czy strusia, żeby poczuć, że byłam w Australii. I no niestety stało się tak, że w zupełnej nieświadomości żyłam, że noszę w sobie bombę zegarową. To tylko cud, że ja przeżyłam, dlatego że mogłam w każdej chwili umrzeć, nawet lecąc samolotem już z Polski. Nie miałam zupełnej świadomości tego, co się ze mną dzieje. I jestem przeogromnie wdzięczna pani doktor Łukaszewicz i Halince Gad i jej całej rodzinie, jej mężowi Andrzejowi za uratowanie życia, bo dosłownie 2 dni, kilkanaście godzin dzieliło mnie od tego, że mogłam stracić to życie. Myślę, że to jest ogromne szczęście znaleźć się w takich rękach i mieć takich wspaniałych przyjaciół. I wszyscy, którzy spotkali mnie w Australii, dali mi ogromną ilość szczęścia, pomocy, wsparcia i ciepła. I naprawdę jestem im wszystkim za to bardzo, bardzo wdzięczna.